witamy Was bardzo serdecznie. Witamy. No i tyle. Zrobię to palcem. Mi chodziło palcem w łączek. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, dziewczyny, ja to... Pytanie, czemu tam się nie świeci? Czemu? Babcia, zrób to palcem. Babcia, zrobiłaś palcem i się nagrywa. Zrobiłam. Boże, kochany. O kurczaczki. Ale jak ja miałam to zrobić? Bo ja tu siedzę, ty jesteś tu, a babcia cię najbliżej. Nie, babcia nie najmłodsza, ale babcia siedzi najbliżej. I tam babcia może tak palcem pyk. Tak wiesz, tak pyk, nie? Pyknąć tam i się nagrywa. Siedzimy w kuchni. Ta na ziemi, ja na taborecie. Mamusia tutaj na krześle. Poza kamerą, bo już się wymyła. Powiedziała, że jest niewyglądana. Niewyglądana w pierzamie i powiedziała, że nie będzie na wizję już szła. I mamusia siedzi z boku, a my tak tutaj sobie teraz śmiejemy się tak luźno, że... Ale no bo tak przed podróżą Agnieszka już ma zamiar wyjeżdżać, to... To nie zawsze... dlatego, że ja mam was dosyć. Nie, to tak zawsze było, że przed podróżą trzeba usiąść i posiedzieć. Tak. No ale nie na podłodze. Ja mam taboret. Ale ja nie wiem, że... A ja lubię na podłodze. Tak, a ja jestem teraz na wysokościach. I mogę cię tak tutaj... Słuchaj, i tu jest dobrze. Koło piecucha, koło... Słuchaj, ja właściwie u ciebie to jak ten piecuch. To przy westfalce, to przy kuchni. Usiądę. A co bo... ty, nie zniżaj się do mnie. Zniżaj się do mojego poziomu. Ale wiesz, że ja też najbardziej lubię siedzieć na ziemi? Nie, no po prostu wiesz. Plecy wtedy tak odpoczywają. Plecy jak plecy, ale 4 litery, co też takie, wiesz, poćwiczysz, jak posiedzisz, powstaniesz i mięśnie. Jak ty ćwiczysz 4 litery, to może ja też sobie poćwiczę 4 litery. No patrz, jaka papuga, no chciała o mnie. No dobra. Tak, jak kura na jajkach siedzi, to ona tak, o, słuchaj, to ja się też teraz... Ała! Czekaj, nie tyłek za... Musi sobie ułożyć. Ja bym poduszkę tutaj chciała, bo... No wiesz co, wstydu nie masz. Nie mam. Wstyda mam zakrytego. Dziadek, dawaj do nas. A mówiłam, że dziadek zaraz wyjdzie. No. Jest zobacz, tatuś. Dziadek, co wyrabiają. Jak tam tatuś. Dwie jak kwoki. Jak tam tatuś. Ale tak się śmiejemy i tutaj wspominamy. Tata, będziesz za mną tęsknił, nie? Będę. No właśnie, widzicie, tatuś będzie za mną tęsknił. I tak mówię, że przed podróżą trzeba posiedzieć chwilę. I wtedy dopiero możesz ruszać. A mama tu nas jak na spowiedzi trzyma, czy my wszystko porobione. Tak, patrzy czy, na nas. Tak, patrzy tak. Na nas. Kontakt wzrokowy ma tak. Ze mną i z tobą. I tak dzisiaj też tak rozmawiamy sobie na temat, jak u nas wygląda dzień Wigilii, bo też tak mówiłam, że taki odcinek nagram. Tutaj tata już... Tatuś, chodź tu. Tata już ewakuuje. Chodź, no, dam ci krzesiełko. Dzień Wigilii jest ciekawy, bo zaczyna u nas się zawsze od połaźników. Dzisiaj to już nie jest tak kultywowane, ale kiedyś, tak jak tata mówił, jak był młodym chłopcem, kawalerem, to były grupy mężczyzn oczywiście, tak zwanych połaźników, i oni skoro świt, jak tylko nawet wcześniej, już który lecieli... pierwszy? Tak, kto pierwszy, ten był lepszy i od domu do domu chodzili wieńszować na Wigilię i to się zaczynało coś takiego wieńszować. Wieńszować, dobrze mamo mówię? Tak. No, i to było coś takiego, na tą świętą Wilię życzę wam pieniędzy balije. Co by się wam, ale tu nie będę teraz myć, bo to jeszcze nie jest Wilija, ale na Wilię ten wierszyk wam powiem. No i tak się zaczynał dzień. Później to już zanikło tutaj w tych naszych regionach. Tam wiem, że w Bieszczadach jeszcze ci połaźnicy chodzą. Ale my u nas w domu dalej to podtrzymujemy. Tak, zawsze tata rano wstaje, czy Edziu, i idzie, tata przychodzi do nas, właśnie nam takie, to na tą świętą Wilię składa życzenia, a Edziu idzie, mówi. Tak, do rodziców.
No i jest taka tradycja, że w Wigilię, choćby się paliło, nie może przyjść do domu kobieta, bo jak przyjdzie kobieta pierwsza w Wigilię przed mężczyzną, to niestety będzie rok dziurawy. Ja nie wiem, ja wam powiem, że ja w ogóle czegoś takiego nie słyszałam. U nas to jest. A u nas jest. Nie słyszałam tego. My dalej to przestrzegamy i myśmy już taki rok mieli. To ja wiem, że to się... Tak, słuchajcie, tak. Ja na pewno do was nie wparłam. Nawet bym ciebie nie wpuściła, wiesz? Nie wpuściłabym ciebie. Raz był taki faktyczny rok, że przyszła kobieta, cały rok nam się sypało, nieszczęściło i tego przestrzegamy. No nie, nie zrobiłabym co? Tego Nie tobie. Wolno w Wigilię płakać, nie powinno się płakać. Zawsze mama, pamiętam, jak byliśmy dziećmi, nie płacz, bo przepłaczysz cały rok. A nie daj Boże, żeby mama nam wkurzyła w tyłek, to my tak żeśmy z siostrą jak aniołki były, kurczę, grzeczniutkie, bo jakby mama nam wkurzyła, to trzepanie dupska byłaby cały rok. A ja wam powiem taką śmieszną historię jako dziecko, jak moi rodzice trzymali te świnki. No i opowiadali, że jak pójdziecie podzielić się opłatkiem, to ten... Babcia, widać ci głowę. To, że świnka przemówi, że zwierzęta przemówią ludzkim głosem. Mm-hmm. No to dobra, my z tą moją siostrą poleciałyśmy do tych świnek z tym opłatkiem. Przychodzimy takie do domu rozczarowane. Tata, ale one nic nie mówią, tylko chrumkały. A on tak się patrzy na nas. No i, a no ale powiedziały. Nie, one nawet słowem nic nie powiedziały. A my tak wierzyłyśmy, że te zwierzęta ludzkim głosem przemówią, nie? My też wierzyliśmy, no. Jak kuzyn przyjeżdżał i tak zawsze z Arturem, żeśmy już przy tej kolacji i też rodzice mówią, że o 12 w nocy zwierzęta będą mówić ludzkim głosem i musicie iść spać. No i jak to dzieci rozochocone spać nie chciały, a wtedy zawsze nam rodzice, pamiętam i ciocia, i rodzice mówili, musicie iść spać, bo jak zwierzęta zaczną mówić, usłyszycie, to poumieracie. I wiecie, że myśmy się bali, kurczę. Ale później jak już żeśmy podrośli, mieliśmy tych po kilkanaście lat, to nasza ciekawość była taka. I tak ja do kuzyna mówię, Artur, idziemy posłuchać, czy te zwierzęta mówią, no co ty, a jak poumieramy? Ja mówię, ty, no to chyba idziemy spać. No tak było, nie? No i co? I w Wigilię u nas nie ma jedzenia. Rano jest lekkie śniadanko, przeważnie jest to chleb i jakiś płat śledziowy, a później głodujemy, no nie jemy po prostu. Jak już ktoś czuje... Taka wstrzemięźliwość. Tak, jak ktoś czuje głód, to kawałeczkiem chleba się dopychamy. No i tak jest do kolacji. Nie ma u nas tradycji pierwszej gwiazdki. U mnie tak samo. Nie ma 17, nie. 17 mamy godzina. Godzinę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że u nas kiedyś, jak jeszcze rodzina żyła, bo już teraz no, dziadkowie nie żyją, jak się zjeżdżali, to wszystko na 17 godzinę, bo część rodziny pracowała. I tak jakoś tak 17 godzina i tak już zostało u nas, nie? 17 godzina. Nie ma tradycji dawania prezentów. Nigdy nie było. Słuchaj, nie ma, u mnie i nie jest będzie. To samo, tylko że jak mam siostrzeńców tych małoletnich, takich małolaty do 9 lat, nie? Od 3 latek do 9, no to wiadomo tym dzieciom coś, nie? Ale my jako dorośli to już nie. No to słuchaj, po to jest ten cały rok, żebyśmy się szanowali, tak. Kochali, wspierali i byli ze sobą, przede wszystkim byli dla siebie życzliwi. Bo no to dokładnie. Też jest najważniejsze, tak? To jest też taki prezent. A rzeczy materialne? Co po tych rzeczach materialnych? Nie, i dlatego u nas my zawsze tak jak dziadkowie jeszcze żyli i rodzice, to mówili, że prezentem jesteśmy my, wspólnie przy stole, prezentem jest malutki Jezus, który się narodzi w stajni, w żłobie, żeby iść go powitać, to jest prezent i nie kultywujemy jakoś tak właśnie prezentów i nigdy u nas nie było. No na przykład jak jeszcze tata, mama opowiadają, że kiedyś już mama z tatą pamiętają choinkę, ale z kolei rodzice taty, jak opowiadali, choinki nie było. To przyszło z Niemiec. Choinka jest stosunkowo takim, stosunkowo nie, jak to powiedzieć, nie starą tradycją.
polską tradycją był snopek zboża w rogu izby, w której odbywała się wieczerza wigilijna, przy której ludzie siadali do stołu, czy chociażby biesiadowali każdego dnia. Tam był ten snopek i babcia zawsze opowiadała, że jak dzieci, no bo to wiadomo, że i dzieci w rodzinach były, no to do kolacji snopek stał, ale po kolacji już był roztrzepany po całej izbie. Dzieci ten snopek rozebrały. A u mnie zawsze było tak, że zawsze troszeczkę tego sianka pod obrusem musiało być. To u nas też. No. Też sianko jest. Mama przynosi, zawsze pod obrus kładzie. No i na przykład sama kolacja, no u nas jest tradycyjnie, chyba tak jak wszędzie w wielu domach 12 potraw. No i co? No zaczyna się oczywiście od modlitwy. Pali się na stole świeca, jest opłatek, jest chleb. Najpierw się właśnie dzielimy opłatkiem, chlebem. Opłatek jest z miodem. No i później każda potrawa, którą wnosimy, nie ma czegoś takiego, jak w większości domów, że wszystkie potrawy zostają stawiane od razu na stole. U nas na stole są tylko talerze, to wszystko, i na stole jest świeczka, jest tak, opłatek, chleb, miód i czosnek. Tylko to jest na stole. Później każda potrawa w kolejności jest wnoszona. No i tutaj w tym przypadku ja wnoszę potrawy, witamy te potrawy. Jest coś takiego, na przykład jak wnoszę pierwsze... Zawsze babcia to... Tak. Moja teściowa zawsze to... Jak się wnosiło i ty te przejęłaś już, to ona zawsze to mówiła, do każdej potrawy. Tak, dopóki babcia żyła, to zawsze ja wnosiłam te potrawy, a babcia witała. Wrócimy zaraz do potraw, bo teraz mi się przypomniało też. U nas na przykład zaczyna się oczywiście od modlitwy. Modlitwę wypowiada zawsze nestor rodu, w tym przypadku tata. I nie ma też czegoś takiego, że łamiemy się między sobą opłatkiem, tak jak to w większości wychodzi się i każdy z każdym. I życzenia. I życzenia. U nas życzenia wypowiada tata i bierze opłatek i wedle wskazówek zegara tak samo u mnie tata tak, podaje i podawał. Tak, nie? Podaje każdemu wedle wskazówek zegara, ale od najstarszego do najmłodszego w rodzinie. Tak wygląda dzielenie się opłatkiem. No a wracając do tych potraw, jak wnoszę na przykład, nakładam tutaj na talerze uszka, nakładam barszcz, nalewam, niosę każdemu talerz i jest przywitanie. Mówi się coś takiego: zawitajcie grzybki, pszeniczko, tłuszczyku, zwierzęcy. Rodź się rok do roku jak tego roku, każdego roku, ale nie gorszy jak tego roku. Daj Boże zawsze taki jak teraz. I potrawę się stawia każdemu. No oczywiście zaczyna się od najstarszego, więc dostaje w tym wypadku tata pierwszy talerz. Później przychodzę, nalewam drugi talerz i dostają każde osoby. I nie wnosi się kolejnej potrawy, dopóki ostatnia osoba nie zje tej potrawy, która była przywitana, wniesiona. Jeżeli ostatnia osoba odłoży łyżkę, jest zjedzone, wtedy się zbiera te talerze i wnosi się kolejną potrawę. I to samo jest. Zawitaj na przykład kapusto, ryżu, i tak dalej, i się wita te potrawy. To jest taka nasza tutaj tradycja. No i pali się płomień świecy, który po Wigilii się zdmuchuje i patrzy się, jak on się, ten dym z tej świecy, jeżeli idzie po zdmuchnięciu prościutko, no to będzie znaczyło, że za rok spotkamy się wszyscy w tym gronie, nikogo nie ubędzie, a jeżeli po zdmuchnięciu płomień, ten dym drga, faluje, no to kogoś za rok przy tym stole zabraknie. Ale naprawdę tak jest? Czy to taka tylko... Chyba tak jest, bo u nas jak zadrgał płomień, to dziadek odszedł, tak, nie było go, babcia też tak odeszła i być może to jest, słuchajcie, zbieg okoliczności, ale tak się przyjęło. Tak się przyjęło, takie zwierzenie. Właśnie tak u nas było i na następny rok babcia we wrześniu, czy jak zmarła? Zmarła. No też co u nas jest? Nie ma u nas na przykład, no nie je się mięsa oczywiście podczas kolacji wigilijnej, ale są u nas pączki.
Tradycją są pączki i jest coś takiego, zjemy kolację, wtedy bierze się opłatek i część jedzenia wynosi się zwierzętom, dzielimy się z bydłem, ze zwierzętami i jak się przychodzi, to wtedy robi się kawę i pączki. No i co? I po Wigilii na pasterkę. No, no idziemy na pasterkę obowiązkowo powitać tego, na cześć którego ta Wigilia jest ta kolacja. A po Wigilii przychodzimy, no i przeważnie jeszcze coś ktoś ze stołu skupia i spać. Idziemy spać. Tak u nas wygląda. A na drugi dzień mięcho. Na drugi dzień tak. Na drugi dzień dopiero nie ma czegoś takiego, że jak przychodzimy z pasterki, to skubiemy mięso. Nie, u mnie nie było tego. Nie, nie. Mhm. Dopiero na, właściwie na drugi dzień. To już jest ten dzień. Tak, bo, ja wiem, ale gdzie? Chociaż u nas pasterka jest o 10, bo my mamy... A u nas o 24. No my mamy tutaj kościół filialny, więc jest o 22, nie? Ale w parafialnym jest o 24 pasterka i no my tutaj troszkę szybciej, nieraz człowieka już oczy kleją już to, ale na pasterkę to jest obowiązek. I chyba przez całe swoje życie dwa razy tylko na pasterce nie byłam. Ale powiem Ci, że ja osobiście nie uznawałam tego za obowiązek. Ja z przyjemnością chodzę. Ale pasterka to jest to coś. No, no. W nocy idziesz, ta magia, ta pierwsza piosenka, ale... Pierwsza kolęda, którą ja się pamiętam, śpiewa. Że kiedyś jeszcze jako panną byłam, to się czekało. Tak. Nie było i to my przecież, ja to miałam, nie wiem ile jest z mojej, gdzie ja byłam, miejscowości tam do Drzewic. No jest ze Szumiłowa? No, no ze 4 kilometry będziesz miała. I to pierwszą się szło. Człowiek czekał, bo zawsze mnie tak babcia uczyła, że człowiek nie ma pasterka, bo nie wiadomo, czy na drugi rok. I tak to miałam wpojone i mam tak do teraz. Nie wyobrażam sobie, chyba żebym była chora, żebym nie poszła na pasterkę. No ale to nie jest podstawa tego dnia, podstawa tych świąt, no, pasterka. No jak? Nie wyobrażam sobie. I tutaj nie ma tłumaczenia, przynajmniej dla mnie, że jestem wierzący, już zmęczony, ale nie bo inne, mi się bo zmęczony. Nie chce. To jest nie. Tak jak też my tutaj rozmawialiśmy, bo ja czytamy komentarze. Jak mogę w domu siedzieć, to i mogę tam przesiedzieć tą godzinę. I nie, no, czytamy nie, komentarze, ludzie się oburzają na coś tam, ale tak naprawdę... oburzają się, bo ktoś ma taką tradycję, ktoś ma taką, ale do kościoła nie pójdą na pasterkę, no to co to jest? No, no po co robić tą Wigilię? Po co w ogóle przygotowywać się do tych świąt? I przygotowanie się dla mnie to jest tutaj, a nie tu na tym stole. Ludzie się zastawiają, tak jak dzisiaj nawet w radiu słyszałyśmy, ile zostanie ile pieniędzy zrobili taki sondaż, ile pieniędzy Polacy wydadzą na święta, dla mnie to jest na kosmos. Jedzenie, na to na wszystko. Jedzenie, po a co? Potem ląduje w większości gdzie? Na śmietniku, bo taka jest prawda. Ale święta to powinien być czas, żeby spokojnie pójść do tego żłóbka, spokojnie usiąść przy stole, a nie tylko po to, żeby ten stół uginał się od tego jadła i siedzieć i tylko no jeść, wiadomo, jeść na drugi i rok pić. Się no doczeka tak. Tych świąt. To chyba nie jest... No. Nie jest to. I tak co jak tutaj nie. Mama z tatą opowiadali, jeszcze dziadkowie jak żyli, bo wy to już powiedzmy więcej tego jedzenia było, ale jak dziadkowie mówili przed wojną, czy zaraz po wojnie, to nie było takiego czegoś, bo nie było po prostu jedzenia, była bieda. Gotowali postne również potrawy, ale w jednej misce postawili. Wszyscy z tej miski jedli łyżkami, bo łyżki były drewniane. Z jednej miski. Nikt się nie brzydził, nikt nie chorował, nikt nie umarł od tego. A dzisiaj jest takie... I tyle pokoleń było w jednym mieszkaniu. Bo tak jak moja babcia opowiadała, no to była babcia, jej mama, jeszcze babcia była. I ale to wszędzie tak było. I kilka na dwóch pokoleń w jednym tym było. Na dwóch izbach się wychowali, czy nawet na jednej i było dobrze. A dzisiaj no chyba trochę to idzie nie w tym kierunku. No czas Wigilii to jest taki, no mi się wydaje, chyba... Jeden z najpiękniejszych czasów tak naprawdę, nie? Taki radosny, taki
No jest jakaś ta magia. Nawet ten barszczyk z tymi uszkami, przecież my robimy go często, ale tak, inaczej smakuje. Całkiem inaczej smakuje. Jest całkiem inny. No ja na pewno w tym roku nie przesieję, nie przeleję go. Nie przeleję go. Będę pamiętać. Tak. No i też u nas, jakie są potrawy, to prawdopodobnie w Wigilię zrobię taki też odcinek, jak u nas to tam powiedzmy jeszcze wygląda, i w święta też taki film luźny powstanie. Być może zobaczę, jak mi się to uda, na ile mi tutaj siły i czas pozwolą. No ale to chyba tak generalnie jest jak w większości domów. No generalnie ten dzień jest radosny. No jest radosny. Jest włączony calutki dzień radio. Mam ustawioną RMF-kę. Lecą kolędy na okrągło. I też u nas jest podczas Wigilii generalnie tak, jak dziadki żyli. Dziadek żył, to śpiewał kolędy. Dziadek miał bardzo ładny głos. I on kolędy śpiewał, śpiewaliśmy, ja grałam na akordeonie. No i było tak, tak wesoło. Teraz no zaśpiewamy tam jedną kolędę, ale lecą w radiu kolędy, bo to jest akurat nie tak czas, że od 17 non-stop lecą kolędy i całą kolację, cały czas kolędy lecą. No jak tam mamy ochotę, to zapiejemy coś tam tymi swoimi anielskimi głosikami. No żałuj, że mnie nie będziesz, żałuj koleżanko ty moja. To byśmy śpiewały. Poczekaj, tak. Na Messengerze się połączymy i będziemy śpiewać. O właśnie, i będziemy śpiewać sobie, przybierzeli do Betlejem. Albo ja uwielbiam Kolęda. Tak, ja nie wiem dlaczego, ale uwielbiam Lulajże Jezuniu. To jest chyba dla mnie najpiękniejsza kolęda. No. Chociaż wszystkie są piękne. Ale Lulajże Jezuniu to jest... No. O! A ty dziadek, jaką lubisz najlepszą kolędę? Przybierzeli... Dziadek to zawsze śpiewa... Przybierzeli do butelki na... Jak to było? Do butelki? Tak! Jak to było? A nie pewnie. Przybierzeli do butelki we czterech, odbierzeli od butelki na czterech. Ja pierwszy słyszę! Tak! I żyją kości, a mnie nie, bo uciekł. No takie śpiewali. A ja tak, tak. Różne, no to tak już tutaj troszeczkę, no... Ja w ogóle pierwszy słyszę do butelki. Tak, no to tak śpiewa. Nie słyszałam tego. Ale tata to co Wigilię śpiewa. Nie opowiadał tata, jak to było w Wigilię, jak... Czekaj, to w Wigilię żeście strzelali? Nie. Nie Wigilię. Na Nowy Rok i na Wielkanoc. To tam wtedy strzelali. Także tatuś to też był aparat za młodości. Kiedyś to mieli pomysły, inaczej to wszystko jakoś obchodzono, te święta tak bardziej kultywowano, nie? No to było całkiem inne życie było. No, całkiem inaczej. No. A dzisiaj co zostało? Na Wigilię chłopaki małe takie, to dzieci to, ale tylko chłopaki, to latali wierszyki, mówili po domach. Powiedz jeden wierszyk. A ja już nie pamiętam. Ale jaki pamiętasz? No żadnego nie pamiętam. Wywietrzało wszystko z głowy. Ale kolędę pamiętałeś. Nie, no muszę to sprzedać. Przydarzyło się. No, przydarzyło się. Także no. Wesoło było. I rodzina była wtedy, no rodziny były duże, jak się zjechało, to cały pokój tych ludzi był. A teraz no już i jakoś takie mniej liczne są dzieci, jest mniej, dziadkowie już poumierali i... No i tak jest. Babcia podkłada. I kolędników już nie ma. No już tak nie ma, bo kiedyś tak chodzili, śpiewali z tymi gwiazdami takimi. Chodzili właśnie w pierwszy czy w drugi dzień świąt. Chodzili i przedstawiali takie sceny z życia. Jasełka. Tak, chodzili po domach. Teraz już nie. Już, przynajmniej tutaj u nas już nie chodzą, te takie tradycje niestety zamierają. I trzeba tutaj powiedzieć, że sami mieszkańcy te
tradycję zabili, pozwolili temu umrzeć, bo jak dzieci chodziły, no to niestety zamykali drzwi. Było tak, że w święta chodziła grupa, to już ja pamiętam. I po prostu zamykali drzwi później do rodziców tych dzieci, że po co puszczacie, że to jest wyciąganie grosza. Tak no, chyba to nie w tym kierunku poszło, bo to była nasza tradycja. Ale tamte lata wspomnąć, jak jeszcze my kawalerami, to były weselsze. Ja pamiętam jak dzieckiem, jak na Wielkanoc, jak było polewanie, jeszcze panienką byłam, a już moja... Ojeju, nie było to moją mamę, jak były te studnie takie w każdym domu no, z korbą. Tak. To moją mamę do wiadra wsadzili i wpuścili do studni. Tak! Do wiadra wsadzili, wpuścili do studni. Moją mamę. Ja. I do studni tam ją zamoczyli, ona się tego łańcucha trzymała i wyciągli. I zadowoleni, kochana, jak to było. A pamiętacie nawet te śmigusy, tyngusy? No się oblewało nie. To wszystko a właśnie, to nie? Było. A teraz to policję wzywają, no. Bo ten kogoś oblał, bo to nie tak. Nie było, w kościele się no. Polewali. I w ogóle jakoś tak inaczej było. No ale tutaj akurat nie żeśmy do Wielkanocy wyskoczyli. Ale to nie, ale tak w ogóle... Na drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia to zawsze obcym skór sypali. Święt na Szczepana. Tak, na Szczepana. Tak. Drugi dzień Świąt. Tak? Jak to tak. Było narodzenie. No. Na chór i po tu, o tak było. Już jak no. Ja tutaj przyszłam, to też to było. A później wszystko zaniechało. Ale tak to były zanikało. Ładne tradycje, fajne. No to było na znak ukamienowania Szczepana, nie? Bo on został no. Ukamienowany i sypali z góry owsem. A jak i na wiosce, już... jak na Wielkanoc właśnie to polewanie. Pisk, uciekało się. Gdzie złapali? Jak kiedyś takie te balie, wanny były. Do wanny zamoczył, nie było. I każdy się cieszył. Fajnie było, a dzisiaj, no. A na Nowy Rok jak było, jeszcze ja pamiętam dzieckiem, mój dziadek, no to mężczyzna już ile i jakie hece wyrobili, wozy porozbierali i na drzewo, na lipy do góry powynosili. Tak. Tak. A mojej cioci obok rano wstała w kuchni palić, dymi się, nie mogła dojść, to wiesz co zrobić, drabiny wyleźli na dach i na kominie szybę położyli. I dym nie szedł, wszystko i dym nie szedł, tylko wszystko, ale a oni lusterkiem w komin, no widać ale czysto, ty wiesz jak było wesoło, jak każdy latał, bo to bramki ściągali. No. Pół dnia ludzie latali, szukali bramy. A to ja już pamiętam, jak nam bramę ściągnęli, myśmy mieli taką drewnianą, dzieckiem byłam, to dopiero po tygodniu, jak śnieg stopniał, to czy tak. Nawet dłużej ja szukał. Jak szukał tej bramy. Ale jakie to fajne było. No fajne było. Takie hece się robiło. Gościowi tata opowiada, jak tam właśnie rozebrali, bo to wozy były drewniane, wiesz, skręcane, no. Rozebrali i na dachu mu złożyli wóz. No, skąd tata mój pochodził. No to w Bukowsku to dziadek opowiadał. Także ale to było wesoło, to wiadomo, że na przykład to była Wielkanoc, polewanie, tutaj Boże Narodzenie, wiesz, i czy ten na Nowy Rok te hecy takie robili, no takie to fajne. Albo strzelanie, jak no. Już przyszły, już jak karbit nastał, to już głośne strzelanie z puszek po farbie było. No, głośne, naprawdę głośne. A dzisiaj weź strzał. Ale nikt się nie obrażał, nie, że małe dzieci śpią, czy się obudzą, czy coś. Dokładnie. Nikomu to nie przeszkadzało. No. O, to były piękne czasy. Były piękne czasy. Ja też pamiętam, jak jeszcze dzieckiem, panienką już taką byłam, jak te właśnie położniki. I to mężczyźni w podeszłym wieku poprzebierali się. To pamiętam, jak ja na łóżku uciekałam, jak ten diabeł z widłami. Tak, a ja się bałam na łóżko pod pierzynę, bo to kiedyś pierzyny były, no. To nie było tak, że dzisiaj koło pierzyny, tak, tak. Pod pierzynę, bo diabeł mnie tymi widła, ale to i w dom szli, każdy przyjmował, jakie to było. Ja też pamiętam jak a dzisiaj nie ma, wszystko cisza, zanikło i dzieci nawet pójdzie. Nie wiedzą, że każdy w domach tylko siedzi. I...
Ja pamiętam, jak w Wigilię, jak żeśmy, no jak to dzieci dokazywaliśmy, dziadzio jak jeszcze żył, to zawsze nas straszył, pamiętajcie, mówi, jak będziecie niegrzeczni, to tam, mówi, w Wigilię, mówi tak, pozamykam was, mówi, pod beczką na strychu i będziecie siedzieć, my będziemy tutaj biesiadować, a wy przez dziurkę będziecie na stół zaglądać i tą kolację będziecie oglądać. I my tak z kuzynem, siostrą, tak, takie grzeczne w tą Wigilię, bo nas dziadek pod beczką, ale tak mówimy, dziadek, ale w tym suficie nie ma dziury, co ty, dziadek, mówisz? A on mówi, ale Wigilię to jest taki magiczny czas, że wtedy dla niegrzecznych dzieci otwiera się taka dziura i tam, mówi, pod tą beczkę, mówi, się te dzieci zamyka. No, i my tak patrzymy i w końcu kuzyn chyba, Artur chyba wypatrzył i mówi do mnie tak, Renato. Ja mówię, co? Ty, my chyba jesteśmy trochę niegrzeczni. Ja mówię, a dlaczego? Ja jestem grzeczna. A on mówi, ty zobacz, tam przy żyrandolu dziurka taka mała jest, ona się chyba już otwiera. A ja do niego, Artur, mówi, chodź, może my się schowamy w drugim pokoju, bo nas zaraz wciągnie i zamknął nas pod beczką. Tak, tak było, słuchajcie. I wtedy, żeśmy do Wigilii, nie było nas. A mama, chłopko. A mama tak robi, zajęta i w końcu tak. Gdzie te dzieci? Gdzie te dzieci? I przychodzi i mówi tak, gdzie jesteście tutaj? A ona tak mówi, wy się dobrze czujecie? No dobrze, nie? Pomierzyła, mówi, pokaż ty głowę. Do Artura, pokaż głowę. Ty, no wszystko w porządku. Mówi, a co wy takie, chodźcie. A my, nie. I no, baliśmy się powiedzieć, że tam się już dziura otwiera. Ty, a podjadaliście cukierki z choinki? Ja nie podjadałam. A u nas było tak, że nas dużo tych dzieci było. Nie? Ja nie przepadałam jakoś od ale małego. My wieszali, kiedyś były te lizaki, te wieszania. Pamiętam. Nie? I my tylko tak, jak zjadłyśmy, to dawaj, zawinęliśmy, coś tam powiesiliśmy i tak. Ale kiedyś były te cukierki, ja to się śmieję, to były wieczne sople lodu. Tak, kto właśnie pamięta sopelki lodu? Takie, z roku na rok. Tak, to były cukierki wieczne. Ich się nikt nie czepił, tych tak. cukierków. Bo jak się powiesiło, już później jak nastały takie, jeszcze ja z dzieciństwa, jak pamiętam, to nie było słodyczy, nie było pomarańczy, nie było w ogóle tych takich rarytasów. Mama napiekła ciastek, tak. narobiła takich małmazyjów różnego tak, rodzaju. Przewlekało się, tak, wieszało się tak, na choince. Tak. Ale cukierki, sopelki były. A były. One były nie do zdarcia. Nie, tego się zęby nie... Zęby można było na nich później połamać. Aczkolwiek moja siostra to nawet te sopelki wyjadła. Ona lubiała bardzo słodycze. Też. No, ale tak pamiętam. I święta, z czym mi się kojarzyły? Zawsze z pomarańczami. Bo wtedy pomarańczy nie było, ale mój chrzestny pływał barkami. I ja od dziecka, jak tylko sięgnę pamięcią, pamiętam pomarańcze, bo on pływał po całym, świecie, tak, barkami, tak. Pływał, statkami. Oczywiście takimi tymi towarowymi. I zawsze te owoce przywiózł nam na święta. W ciągu roku ich nie było, ale na święta były pomarańcze, banany, nawet kokosa wtedy, pamiętam przywiózł, to mleczko pamiętam. Ale luksus. Ale mi tak było żal, bo ja nie wiedziałam, co to jest. Mhm. Położyłam sobie, on na święta był na talerzu, ale nikomu nie pozwoliłam zrobić dziurki. W tym kokosie? W tym kokosie. Mhm. I ten kokos chyba z 15 lat tak, stał. Stał na meblach. Tak. Tak, albo i więcej. Tak, jak taki już wielki, duży był kokos. Orzech kokosowy. Tak. Taki włochaty był. I on u mnie stał. I tyle mnie co roku mnie ciekawiło, bo on chlupał w środku. A on później już to mleczko zrobiło się w wiórki. Mhm. I tam już tylko ta woda chlupała. A w ogóle próbowałaś tego mleka? Tak. Tak. Później po 20 chyba latach rozbiłam tego orzecha, już jak one się takie stały ogólnodostępne w Europie, rozbiłam tego orzecha, jakie pyszne wiórki były po 20 latach, słuchajcie. Ale mleczko właśnie te z tak. tego... To już była woda, tam już była sama woda, bo to już takie tyle lat, się, nie? Bo teraz to już wszystko no, dostępne. I dlatego tak mi się kojarzą właśnie z pomarańczami, ten zapach, ten smak, a dzisiaj... Już chyba nie ma takiej magii, tych świąt. No, mamy wszystko ogólnie dostępne. Wszystko w sklepach można dostać. Na mięso się czekało, kiedyś. Bo nie było. U nas mięsa nie brakowało, bo się świniaki biło, ale nie było go tak na co dzień. No. Potrawy takie były wyszukane. Także takie wspomnienia są.
Ach. Ach, my tu gadu, gadu. A jest tutaj już, leci. Tutaj leci, jest już późno. Tak, tak, będziemy kończyć ten odcinek. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za gościnę. W ogóle mama, tata, bardzo. Dziękujemy za przyjazd. Polecamy się na przyszłość. Ja w ogóle jestem poruszona. Reniu, dziękuję, bo pomimo, że się napracowałyśmy, bo taka jest prawda, to robiłyśmy to z miłością, z przyjemnością i to jest chyba zabawa. No ja tobie dziękuję, bo mi pomogłaś z tymi paczkami, żeby dotarły jeszcze kolejne będą do Was, Państwo. Ale... I Państwu chciałam życzyć spokojnych, radosnych, przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia i oby ten czas był takim czasem radości. Radości i miłości. Tego Wam wszystkim życzę. Prawdziwej radości z prawdziwego przesłania, a nie z tego, co nieistotne. Ja jeszcze nie życzę... Nie składam życzeń świątecznych, bo jeszcze się będę z Wami widziała, ale życzę Wam takiego odpowiedniego przygotowania się. To jest ostatni tydzień. I takiego wyciszenia, chociaż wiem, że mogę sobie tutaj dla wielu gadać, a i tak wielu zrobi swoje, zaraz jutro w komentarzach się uaktywnią, ale po prostu życzę Wam przewartościowania i pójścia w kierunku tego, co jest naprawdę istotne. A na dzień dzisiejszy żegnamy się. Do następnego.